Cześć, nazywam się Joanna Rozwadowska i jestem behawiorystą COOP. Witajcie po dłuższej przerwie na kanale Uszy do Góry. W dzisiejszym odcinku zajmę się kocim snem oraz tym, co się z nim wiąże zarówno dla kota, jak i dla opiekuna. Sen jest złożoną aktywnością fizjologiczną oraz potrzebą nieelastyczną kota. Chociaż wiele kotów żyjących w naszych domach dostosowuje pory snu do opiekuna. Można ocenić go pod względem ilościowym i jakościowym. Długość snu kota jest zmienna i zależy od następujących warunków: bytowania, dobrostanu, pory roku czy wieku zwierzęcia. Z pewnością obserwujecie dłuższy sen zimą czy u starszych kotów. Z mojego doświadczenia hodowcy wynika, że kocięta również sypiają dłużej. Te różnice są naturalne. Całkowity czas przeznaczony na sen to powyżej 15 godzin na dobę. Rytm snu oraz czuwania zmienia się w ciągu doby, co jest cechą osobniczą. Większość kotów, szczególnie na wolności, jest aktywna po zmierzchu, czasem w nocy, gdyż to pora żerowania ich naturalnych ofiar, to jest gryzoni. W środowiskach domowych bywa różnie. Wiele kotów dostosowuje swój dobowy rytm czuwania do życia opiekuna, dzięki czemu łatwiej nam koegzystować. Ale nie zawsze tak się dzieje. Zwierzęta szybciej przyswajają proste i kategoryczne komunikaty, jak śpimy razem albo nie śpimy razem, sypialnia nie jest dla kota. Wówczas przekaz jest jasny i młode kocie czy dorosły osobnik na nowym terytorium dość szybko się przystosowuje. Trudniej jest, gdy opiekunowie zmieniają decyzję. Najpierw zaproszą kota na przyjemne terytorium sypialni, do ciepłego łóżka, wspólnie spędzanego czasu, a później, orientując się, że kot ich absorbuje w nocy, chce się bawić, zaczepia, zbyt głośno mruczy i przez to wybudza, usuwają go z pokoju. Taka niekonsekwencja będzie omiałczana i skwitowana dezaprobatą, a także niezrozumieniem ze strony kota. Trudno się dziwić. Cykl snu kota trwa około 30 minut, czyli 3 razy krócej jak u człowieka. Z tego mniej więcej 25 minut zajmuje sen lekki i głęboki, a tylko 5 minut faza REM. Wejście w nią jest niezwykle istotne, gdyż pozwala kotu na odpoczynek mózgu oraz mięśni, czyli rzeczywistą regenerację ciała. Aby to było możliwe, kot musi czuć się bezpiecznie i komfortowo. Bez spełnionych łącznie obu przesłanek efektywne odpoczywanie nie jest możliwe. Po fazie REM z reguły kot się budzi na krótko, czasem przeciąga lub zmienia pozycję i rozpoczyna kolejny cykl snu. Tak, marzenia senne pojawiają się w omówionej wcześniej fazie REM. To ten moment, gdy ciało kota jest rozluźnione, wydłużone, ułożone na boku lub plecach, a kot mimowolnie porusza łapkami, wąsami, pojawiają się szybkie ruchy powiek, mięśni mimicznych, wydawanie odgłosów, czasem u kociąt widoczny jest również odruch ssania. Wybór pozycji do spania zależy od warunków, jak temperatury, czy też indywidualnych upodobań. Koty mogą spać na brzuchu, na boku, zwinięte w kłębek, rozciągnięte, wydłużone, także na grzbiecie, chociaż rzadziej. W grupach czasem zdarza nam się obserwować koty śpiące w bliskim fizycznym kontakcie, czy nawet przytulone, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Najchętniej koty wybierają miejsca suche, miękkie i ciepłe. Mogą to być zakupione legowiska o różnym wypełnieniu, otwarte hamaki, rozety drapaków, ale są wyjątki. Zdarza się, że preferowane są kryjówki lub ciasne pojemniki, kosze, plastikowe skrzynki czy kartony, ale też chłodne przedmioty jak umywalki czy podłogowe kafle. Na pewno trzeba uważać na pralki i elektryczne suszarki w naszych domach, w których koty urządzają sobie dłuższe drzemki ku przerażeniu szukających ich godzinami opiekunów. Wybór lokalizacji do spania zależy także od poczucia bezpieczeństwa. Im mniej pewnie kot się czuje, tym bezpieczniejszy punkt wybierze. Bywają to strefy niedostępne dla wzroku, miejsca na podwyższeniu, zacienione, w tym budki. Miejsca snu są zmieniane przez koty w zależności od pory roku, zimą wybiorą cieplejsze, i dnia. W południe najprzyjemniej jest w promieniach słonecznych. Dlatego istotne, by koty miały ich wiele w naszych domach, a także by zachowana była w tym względzie różnorodność.
Zaleca się, aby koty jedynaki miały możliwość spania w łóżku opiekuna, w szczególności pod jego dłuższą nieobecność, np. w trakcie dłuższego pobytu w pracy lub przy krótkim wyjeździe. W kocich grupach nawet 3-4 legowiska na kota to ilość bazowa, bowiem strefy izolacji i odosobnienia są ważnymi zasobami. Często są wymieniane, jednak bywają punktami tabu, zarezerwowanymi przez konkretne koty, co inne respektują. Nawet towarzyskim mruczkom zdarza się bronienie konkretnych legowisk przed innymi, co może prowadzić do napięć i tarć między kotami, które próbują zająć pożądaną miejscówkę. Długość snu ma znaczenie, zatem zarówno zbyt krótki, to jest poniżej 12 godzin na dobę, lub też za długi sen, mogą wskazywać na konkretne dolegliwości bądź być sygnałem o starzeniu się kota. Powyżej 15-18 roku życia regularnie obserwuje się zaburzenie rytmu snu i czuwania u starszych kotów. Podobnie niewchodzenie w fazę snu REM, udawanie snu, nadmierna czujność. Te wszystkie sygnały powinny zaniepokoić opiekuna, gdyż wpływają negatywnie na komfort naszego pupila w domu. Śpiące koty nas rozczulają, topią nasze serca, powodują, że mamy ochotę wziąć na ręce i przytulić. Trzeba mieć na uwadze, że częste uleganie takim pokusom może zaburzyć naturalny rytm czuwania kota i generować braki w spełnieniu potrzeby odpoczynku, co wpłynie na rosnącą frustrację. Każdy rodzic małego dziecka, który zarwał drugą czy trzecią noc z kolei, doskonale wie, o czym mówię. Gwałtowne wybudzenie może też zwyczajnie kota wystraszyć, a zlękniony mruczek ma prawo zachować się w sposób nieprzewidywalny, na przykład uciec, wbić pazury, nasyczyć czy pacnąć łapą. Taka przekierowana, zwana też przeniesioną agresja, z pewnością w dłuższej perspektywie nie zaowocuje stabilnością emocjonalną naszego zwierzęcia i nie wpłynie pozytywnie na relacje z człowiekiem. Ponadto kot może odebrać powtarzające się natarczywe zachowanie jako nachalne i w efekcie unikać kontaktu. Tym samym, zamiast zwiększyć ilość interakcji, paradoksalnie zniechęcimy kota do fizycznej bliskości. Dziękuję za Wasz czas. Dajcie znać, gdzie Wasze koty najchętniej sypiają. Jestem tego bardzo ciekawa. Zapraszam także na kolejny odcinek na kanale Uszy do Góry, który już wkrótce. Zajmę się w nim problematyką znakowania terytorium przez koty. Do zobaczenia. Słucham. Będę przyklinać i będę śpiewać brzydkie piosenki. Mogę? Żartowałam. Do zobaczenia dwa razy.